Skok próbny miał bardzo nieudany, ale ten konkursowy dużo, dużo lepszy, no bo kilkadziesiąt minut. Musi po prostu starczyć tej odległości i będzie, będzie. Brawo! Jest! Znaczy skoczyć. Ja ci, że lubię, ale trzeba to jeszcze udowodnić dzisiejszą próbą. Jest dobrze, znakomicie! Brawo, brawo, brawo! Rewelacja! Nie trzeba obudzić. Kuba ładnie, daleko i pięknie! Ależ otwarcie biało-czerwonych! Będzie lepiej! Ładne wyjście z progu, będzie daleko, jest daleko i pięknie, proszę Państwa, nareszcie. Ładne, ładne nakręcenie, daleko, ależ wylądował daleko, powalczył o odległość niesamowicie, proszę Państwa, piękny skok, piękny. Falują narty, będzie daleko, pięknie, pięknie, a więc jest dobrze, kamień z serca mu spadł i na... No. Dobrze, dobrze, dobry skok, będziemy na pierwszym miejscu, Wszystko w powietrzu. Czy będzie daleko? Niedobrze. Odjechała lewa narta. Odjechała lewa narta. Na tym odjeździe miękko. Mocny jest na progu. No i zobaczymy, czy wykorzysta ten moment, żeby daleko polecieć. Świetny skok! Właściwej pozycji i później szybki, szybki na progu. Potrafi daleko! Jest rekord, czy nie ma rekordu? Coś niebywałego. Pierwszy skok bardzo dobry. I ten też, ładnie, ten też, brawo! Ten też nie najgorszy. Po marzenia, po medal, po chwałę dla siebie i teraz trzeba szybować. Dalej, dalej, mam medal! On tutaj wywalczył go sobie i zasłużył na ten medal znakomitymi skokami. Daleko poleci, leci jak najdalej, brawo, brawo, o to chodziło. Tak, oczywiście, to już jest pięknie, raz. Pięknie i znowu najdalej. I można powiedzieć, tutaj latał nasz mistrz świata. Tak się lata, brawo. Kiedy jest się w formie. Make it.
trzecie. Wojciech Sikora. Moment to! Podium! Uwaga! Miejsce drugie. Tobias Jałowiczur. I miejsce pierwsze. Jakub Kukuczka. Dzień dobry, witam. Mam do ciebie parę pytań, czy mogę je zadać? Nie ma problemu, proszę pytać. Zająłeś dzisiaj trzecie miejsce, jak się z tym czujesz? Wiesz co, pierwsze podium w karierze, jestem bardzo z tego zadowolony. Niestety nie udało się wyższych miejsc zdobyć, ale myślę, że nie jest źle, jest dobrze. Myślę, że jest bardzo dobrze. Tak. Dobrze, następne pytanie jest, co tam czułeś na tej skoczni podczas tego lotu? Podczas gdy siedziałeś na belce, gdy sędzia cię wystartował, co czułeś wtedy? Kurczę, troszkę był taki... No nie było luzu, nie? Ale się udało, udało się, nie? Troszkę stresu było i... No i się udało, nie? Super. Super. Przed tobą konkurs drużynowy, myślisz, że będzie równie dobrze jak dzisiaj? Czy planujesz jakieś słabsze loty? Myślę, że... Chyba, bo już myślisz, że ten drużyna jest naprawdę dobrze zbudowana. Myślę, że wspólnie zdziałamy dużo. Czyli wiecie już, jak będziecie skakać. Tak. Super. Mam do ciebie ostatnie pytanie na dziś. Czy planujesz jakoś świętować, albo co będziesz robił po konkursie? Kurczę, no co, głupie pytanie, no wpalnik, nie? Wpalnik lecimy. Jeszcze chciałbym tutaj pogadać, główny sponsor, mój, osobisty. Żelki. Bardzo dobre, polecam je serdecznie wszystkim. Wpalnik z kumplami, z żoną, czy raczej sam? To się okaże, nie? Wyjdzie w praniu, tak. Dobra, dzięki, na razie. Jest z nami Jakub Kukuczka, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jesteście chwilę po skokach. Jak się z tym czujesz? Zająłeś pierwsze miejsce. Co możesz nam powiedzieć o tym skoku? Czuję się podekscytowany. Bardzo, bardzo mi się podoba. Byłem pewien, że dzisiaj nie wyjdzie to tak jak wyszło, bo jakoś nie czułem takiej dobrej pasy. No ale udało się, jest jak jest. Jestem z tego dumny. Co się jednak stało, że jednak wyszło, a spodziewałeś się czegoś złego? Czułem miękkie nogi. Miękkie nogi? A czym były spowodowane te miękkie nogi? Słabym spaniem. Czyli to nie był stres? Nie, to nie był stres. Czy był może stres jakiś lekki? Nie, tam był proszenie o wiatr pod narty, pomboczka. Czyli luzik. Luzik był, ale nie wolno było zlekceważyć przeciwników, bo wiedziałem, że w każdej chwili mogę glebnąć lub oddać słaby skok. A kto był dla ciebie największym zagrożeniem w tym konkursie? Ladies and gentlemen, Cyntel, Wojciech Sikora. Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów. Powodzenia. Dziękuję bardzo.